Cześć, znajdujemy się w stolicy i odwiedzamy właśnie pana Piotra, żeby pokazać wam jego kuchnię. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Mamy matową, czarną kuchnię w połączeniu z pięknym, naturalnym kolorem drewna, dokładnie dom kraw złoty. Przyjrzyjmy się jej nieco bardziej. Zobaczcie, blat jest wykonany w kolorze drewna, łącznie z panelem na ścianie, który tutaj widzicie. Pięknie to ze sobą współgra, jak również szafki wiszące. Ponadto zwróćcie uwagę, że ten spód od szafek wiszących, pogłębianych również jest w tym kolorze, co jeszcze bardziej podkreśla nam kształt tej zabudowy w kształcie litery L. Co jeszcze tutaj ciekawego zobaczymy? Na pewno okap, który jest zabudowany, ale zobaczcie, zrównany z linią szafek wiszących. Żeby ułatwić pracę, oczywiście jest to forma wysuwnej listwy, która przy włączeniu świetnie zbiera zapachy i parę z płyty indukcyjnej. Skoro już o tym mowa, oczywiście czarna firmy Samsung w tym wypadku, także gorąco polecamy. Niżej znajduje się piekarnik, który też, uwaga, ma wspaniałą funkcję podwójnego pieczenia. Zobaczmy, otwiera on się klasycznie, jak każdy domowy piekarnik, dodatkowo z możliwością odsłonięcia jedynie tego górnego pięterka. Mam pytanie jeszcze do wszystkich pań domów. Czy lubicie winko, czy pijecie? Jeśli tak, mam tutaj ciekawostkę. W tej kuchni jest zamontowana specjalna winiarka, która utrzymuje odpowiednią temperaturę naszych trunków. Zobaczcie, elegancka, czarna, błyszcząca, totalnie wpasowywująca się w tą zabudowę. Szuflady od tej strony na naszym półwyspie, bardzo praktyczna sprawa i także w kolorze czarnym, aby to wszystko tutaj współgrało. Bardzo rasowo to tutaj wygląda i myślę, nie ma co się obawiać tego koloru czarnego. Jest on bardzo elegancki i może być również praktyczny w utrzymaniu, jak sami widzicie. Z kolejnych ciekawostek lecimy szybciutko do blatu. Mamy tutaj gniazdo elektryczne, które jest wmontowane w blat, także do doraźnej pracy, do podłączenia miksera, blendera czy nawet laptopa. Świetna sprawa, chowamy i nie ma. Zaproszę was jeszcze z drugiej strony wyspy, bo tutaj czeka na nas kolejna niespodzianka. Poza miejscami do siedzenia, oczywiście do eleganckiej kolacji, mamy w tej części szafkę, która jest do wykorzystania. Tu akurat w przypadku tej kuchni mamy taką spiżareczkę do wykorzystania. Co jeszcze możemy powiedzieć o tej kuchni? Pamiętajcie, że ona nie musi być nudna, nie musi się znajdować tam tylko podstawowa forma szafek i sprzętu AGD. Możemy się pobawić tą zabudową i zaprojektować coś nietypowego, oryginalnego. Zwróćcie uwagę na ten piękny, gustowny, otwarty regał, który z asymetrycznym podziałem dodaje nam tutaj jeszcze lekkości i oryginalności tej kuchni. Nie sposób nie zauważyć naszych lameli. Naturalne drewno, forma dodatku, które tutaj klient już sam zaprojektował i wykonał. To wszystko na dziś. Zapraszam was już do kolejnej naszej realizacji, która będzie już za tydzień. Popatrzcie jeszcze przez chwilę na tą piękną kuchnię i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, aby codziennie móc oglądać nowe, piękne kuchnie.